lepiej w domu Twoim być, niż gdzie indziej spędzać czas. W Tobie radość, pokój i zbawienie jest. Lepszy jeden dzień w przeciągach Twych, lepszy jeden dzień w domu Twym, niż gdzie indziej, Panie mój, tysiąc dni. Lepiej w domu Twoim być, niż gdzie indziej spędzać czas. Tobie radość, pokój i zbawienie jest. Jesteś mą nadzieją, jesteś mym schronieniem, moją twierdzą, nie boję się. Wywyższam chwalę, ja kocham Cię. Jesteś mą nadzieją, jesteś mym schronieniem, moją twierdzą, nie boję się. Wywyższam chwalę, kocham Cię. Lepszy jeden dzień. Lepszy jeden dzień w przeciągach Twych, lepszy jeden dzień w domu Twym, niż gdzie indziej, Panie mój, tysiąc dni. Lepiej w domu Twoim być, niż gdzie indziej spędzać czas. Tobie radość, pokój i zbawienie jest. Lepszy jeden dzień w przeciągach Twych, lepszy jeden dzień w domu Twym, niż gdzie indziej, Panie mój, tysiąc dni. Lepiej w domu Twoim być, niż gdzie indziej spędzać czas. Tobie radość, pokój i zbawienie jest. Jesteś mą nadzieją, jesteś mym schronieniem, moją twierdzą, nie boję się. Wywyższam chwalę, ja kocham Cię. Jesteś mą nadzieją, jesteś moim schronieniem, moją twierdzą, nie boję się. Wywyższam chwalę, ja kocham Cię. Panie, dzięki Ci, że możemy zaczynać ten rok od spotkania w naszym domu, Panie, modlitwy, że możemy Cię wychwalać, Boże, że Ty wkładasz w nasze serca, Panie, tą nadzieję właśnie, że w Tobie jest na wszelkie schronienie, Panie. Dziękuję Ci, Panie, że dajesz nam siłę na kolejne, Panie, dni i kolejne lata, Panie. W Tobie jest nasza siła i w Tobie jest nasza nadzieja, Panie. Możemy powiedzieć, Panie, nie będziemy się bali, jeśli będziemy mieli Ciebie, Panie, mocno w sercu, Panie. Wywyższamy Cię i uwielbiamy, Panie, bo jesteś godzien wszelkiej chwały, Panie. Dzięki Ci za ten dzień, za to spotkanie dzisiaj, Panie, że możemy Cię uwielbiać. Panie, niech z naszych serc płynie radość, Panie, że Ty dzisiaj, Panie, dałeś nam otworzyć oczy, Panie. Że możemy, Panie, kolejny dzień Cię wychwalać, spędzać z Tobą czas, Panie. Dzięki Ci za to, Boże, bądź uwielbiony. Alleluja. Jesteś mą nadzieją, jesteś mym schronieniem, moją twierdzą, nie boję się. Wywyższam chwalę, ja kocham.
kocham Cię. Jesteś mą nadzieją, jesteś mym schronieniem, moją twierdzą, nie boję się. Wywyższam chwałę, ja kocham Cię. Panie, to jest cudowne, że Ty dajesz nam łaskę, by razem być w domu modlitwy. My wiemy, że Ty nie mieszkasz w budynkach uczynionych ludzką ręką. Wiemy, że Ty jesteś w naszych sercach i jesteś też wszechobecny. Ale dziękujemy Ci za łaskę, że przez 2000 ponad lat Kościół może gromadzić się w domach modlitwy. Choć czasem to były katakumby, choć czasem to były lasy, choć czasem to były piwnice i jakieś ukryte miejsca. Ale jednak tam, gdzie spotykają się Twoje dzieci, tam jest Twoja obecność. I Ty nazwałeś to miejsce swojej obecności domem modlitwy. I powiedziałeś, że o samym sobie, że pożera Cię żarliwość od domu modlitwy. Dziękuję Ci, Ojcze, że dałeś nam łaskę. I teraz dzisiaj, Panie, stoimy tutaj i prosimy Ciebie, niech ten dom stanie się naszą własnością. Dom modlitwy niech stanie się naszą własnością, aby nikt nie miał nad tym autorytetu, oprócz Twojego Ducha. Aby nikt nie mógł tutaj niczego zmieniać ani dawać, tylko Twój Duch. Ojcze, w imieniu Jezusa. Halleluja. Jest tylko taki Bóg, jeden jest tylko taki Syn, jeden jest tylko taki Duch, jeden jest, uwielbiam Go, jeden jest tylko taki Bóg, jeden jest tylko taki Syn, jeden jest tylko taki Bóg, jeden jest, kocham Go, jeden jest tylko taki Bóg, jeden jest tylko taki Syn, jeden jest tylko taki Duch, jeden jest, pragnę Go, jeden jest tylko taki Bóg. Jeden jest tylko taki Syn, jeden jest tylko taki Duch, jeden jest, uwielbiam Go, jeden jest tylko taki Bóg, jeden jest tylko taki Syn, jeden jest tylko taki Duch, jeden jest, kocham Go, jeden jest tylko taki Bóg, jeden jest tylko taki Syn, jeden jest tylko taki Duch. Jeden jest, pragnę Go, jeden jest tylko taki Bóg, jeden jest tylko taki Syn, jeden jest tylko taki Duch, jeden jest, kocham Go,
jest tylko taki Bóg. Jeden jest tylko taki Syn. Jeden jest tylko taki Duch. Jeden jest, kocham Go. Hallelujah. Jeden jest tylko taki Duch. Jeden jest, kocham Go. Alleluja. Jeden jest tylko taki Bóg. Jeden jest tylko taki Syn. Jeden jest tylko taki Duch. Pragnę Go. Jeden jest, pragnę Go. Jeden jest tylko taki Bóg. Jeden jest tylko taki Syn. Jeden jest tylko taki Duch. Jeden jest, kocham Go. Jeden jest, kocham Go. Kocham Go. Alleluja. Jeden jest tylko taki Bóg. Alleluja. Do którego możemy podejść. Z którym możemy mieć bliskość. Mój Pan i Król, On ze mną
jest każdego dnia. Jezus, Jezus, mój Pan i Król, On ze mną jest każdego dnia. Uwielbiam Cię, wywyższam Cię, wysławiam imię nad imiona. Tak, Panie, przyszliśmy tutaj uwielbiać Ciebie. Przyszliśmy wysławiać Ciebie, ogłaszać imię Jezus ponad wszystkim. Tylko w tym imieniu jest nasze zbawienie. Tylko w tym imieniu jest radość, pokój. Tylko w tym imieniu jest nasze schronienie. Ty jesteś, Panie, naszą twierdzą. Ty jesteś naszym ratunkiem, naszą nadzieją. Dziękuję Ci, Panie, że właśnie bliskość z Tobą, ona daje nam życie. Dziękuję, Panie, że bliskość z Tobą, ona przychodzi jak tchnienie w nasze serca, w nasze ciała, naszego ducha. Halleluja. Kochani, otwórzmy nasze usta, aby modlić się, aby wielbić naszego Boga. Uczmy się mówić Mu, co czujemy. Uczmy się mówić to razem. Wiecie, kiedy naród się spotyka, to stworzono coś takiego, co jednoczy. To jest hymn. Zauważyliście? Jakieś są spotkanie narodu, powiedzmy, jakieś podniosłe wydarzenia, a spotkanie Bożego Ludu jest podniosłym wydarzeniem. Jest wydarzeniem o znaczeniu duchowym. I tak jak śpiewają gdzieś tam hymn, tak Boży Lud musi się razem modlić. Musi podnieść swoje głosy, otworzyć swoje usta i modlić się. Po prostu wyznawać, kto jest naszym Panem. Niech to jest taki hymn z naszych serc, który ma wiele słów, który ma wiele uczuć płynących z naszych serc. Bo jak nas jest tutaj 40, to jest 40 rodzajów uwielbienia. Halleluja. Panie, wywyższamy Ciebie. Oddajemy Ci hołd, oddajemy Ci chwałę. Nie bójmy się w tym roku modlić. Nie bójmy się razem oddawać Bogu chwałę. Nie bójmy się otwierać nasze serca. Nie bójmy się używać darów ducha. Nie bójmy się modlić w językach. Nie bójmy się uwielbiać Go. Halleluja. Halleluja. Chwała Ci, Jezus. O, wywyższony, wywyższony bądź, Panie. Halleluja. Panie, rozpoczynamy ten rok przytulając się do Ciebie. Rozpoczynamy ten rok, Panie, tak jak Jan. Chcemy oprzeć naszą głowę na Twoje piersi. Panie, odczuwać tą bliskość, ten pokój, tą radość. I my chcemy, Boże, odbierać naszych serc, tak jak odbierał Jan i on to zapisał. Uczeń, którego umiłowałeś, Panie. Ja dzisiaj przychodzę, Ojcze, do Twojego tronu i mówię, Panie, przychodzę jako Twój syn, którego umiłowałeś. Halleluja. Przychodzę jako Twoja córka, którą umiłowałeś. Tak, kochani, tak przychodźcie do Boga. W taki sposób przychodźcie do Boga. Jako ci, których On umiłował. Bo On umiłował Ciebie. Oddał swojego Syna, Jezusa Chrystusa. On umiłował Ciebie, posyłając swojego ducha do Twojego serca, pieczętując się i przygotowując Ci przyszłość. On ukochał Ciebie i właśnie tak przychodź, jak ten, który został ukochany. Właśnie tak przychodź do Niego. Halleluja, halleluja. O, Panie, wylewaj swojego ducha. Wylewaj swojego ducha. Ojcze, ja proszę, wylewaj na to zgromadzenie swojego ducha. Ja wiem, że Ty masz dzisiaj specjalny czas. To jest specjalny czas namaszczenia. To jest specjalny czas, który Ty będziesz wkładał do naszych serc. Halleluja. Ty posłałeś słowo na dzisiaj i ono ma specjalne namaszczenie. Ja proszę, abyś otworzył nasze serca, Duchu Święty, i nasze umysły, abyśmy umieli to pojąć, zrozumieć i przyjąć, Panie, i jeszcze więcej zastosować w naszym życiu. Halleluja. Halleluja. O, halleluja. Halleluja. Halleluja.
Panie, przychodzimy do Ciebie jako ci, których ukochałeś. Przychodzimy jako ci, którzy są od Ciebie zależni, którzy przychodzą do Ciebie, który jesteś źródłem. Ty jesteś naszym chlebem, pokarmem, Panie. Ty jesteś tą wodą życia. My przychodzimy do Ciebie. Ty jesteś naszą siłą, Panie. Ty jesteś wolnością. Ty jesteś wolnością naszego życia, Panie. Halleluja. Oddajemy Ci hołd. Oddajemy Ci chwałę. Oddajemy Ci cześć i uwielbienie. Halleluja, halleluja. To jest ten czas, kochani. To jest ten czas, jaki dał Duch Święty, abyśmy mogli być wzmocnieni, abyśmy mogli być podniesieni. Halleluja. Bliskość Twa, Panie, ona jest tak niesamowita. Ona daje życie. Halleluja, halleluja. O, wywyższony bądź Jezus. Wywyższony bądź, Panie. Wywyższony bądź, Jezu, wywyższony bądź. Halleluja. Halleluja. O, Panie nasz, wszechmocny Królu, potężny Boże, Zbawicielu nieba i ziemi, Stworzycielu nieba i ziemi. Halleluja. Panie, robimy ten pierwszy krok. W tym roku robimy go z Tobą. I chcemy przez każdy dzień tego roku, który nam dałeś, kroczyć z Tobą. Halleluja. Halleluja, Jezus. Halleluja. Halleluja, Panie. Halleluja. 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 Otwórzmy nasze serca. Naprawdę potrzebujemy, by otworzyć nasze serce. Potrzebujemy, by ten Boży pokój wpłynął w nasze serca. Halleluja. 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 Widziałem miasto dumne, szczycące się wysokimi budynkami. Nie wiem, co to za miasto, które to miasto, a być może to tylko duchowa wizja, ale widziałem miasto szczycące się wieloma wysokimi budynkami. A potem widziałem jedno mgnienie i z tych wysokich wież zostały szkielety, kikuty. Niektóre były zburzone do połowy. I odczułem, odebrałem, że coś takiego się wydarzy, ponieważ włodarze tego miasta, ci, którzy mieli je w swoich rękach, byli dumni z tych wież, dumni z tych wysokich budynków. One zostały uderzone i cały system bezpieczeństwa, wartości, równowagi został zburzony. I widziałem to miasto, które jest bardzo mocno zniszczone. Pytam Boże, czy to jest coś, co wydarzy się w tym roku? Zobaczymy zniszczenie jakiegoś miasta? Czy jest to tylko duchowy obraz uderzenia w coś, co wydaje się dla tych, którzy dzierżą jakąś władzę powodem do dumy i ich autorytetu. Nie mam jednoznacznego wyjaśnienia. Nie mam, po prostu. Ale chcę, żebyście zapamiętali to. I zobaczymy, o co chodzi, co będzie się działo. Ale wiem, że przyjdzie pewne zniszczenie. Coś, co zburzy pewien system, pewien
pokój, pewną taką pewność tych, którzy coś dzierżyli w swoich rękach. Ta duma włodarzy zostanie strącona. Wiecie, ja dzisiaj wam przynoszę może bardzo niewygodne namaszczenie. Tak to nazwę. Przyniosłem wam dzisiaj namaszczenie łez. Czy jesteście gotowi przyjąć namaszczenie łez? Amen. Amen. Okej. Okay. Nie przestawaj, graj sobie troszkę. Was proszę, byście usiedli. Będziemy się modlić zaraz. Kiedy czytamy w Izajaszu proroctwo dotyczące Jezusa, ono zawiera w sobie wyjaśnienie błogosławieństw wskazania na górze. Ja najpierw je przeczytam, a potem powiem wam, co odebrałem od Boga i do czego chcę nas wszystkich zachęcić. Księga Izajasza, 61 rozdział, pierwsze 3 wersety będę czytał z uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej. Duch Pana Boga jest nade mną, bo Pan mnie namaścił, abym głosił dobrą nowinę cichym. Posłał mnie, abym opatrzył rany skruszonym w sercu, abym zwiastował uwięzionym wyzwolenie, a związanym otworzenie więzienia. Abym ogłosił miłościwy rok Pana i dzień pomsty naszego Boga, abym pocieszył wszystkich płaczących, abym sprawił radość płaczącym na Syjonie i dał im ozdobę zamiast popiołu. Olejek radości zamiast smutku, szatę chwały zamiast ducha przygnębienia i będą nazwani drzewami sprawiedliwości, szczepem Pana, aby był uwielbiony. Możemy zapytać, jak smutek ma przynieść błogosławieństwo. I kiedy przeniesiemy się teraz do Ewangelii Mateusza, 5 rozdziału, zobaczymy drugie z błogosławieństw. Czytam z Biblii Warszawskiej. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. 5 rozdział Mateusza, 4 werset. A teraz przeczytam ten sam werset z Biblii, z Nowego Testamentu, z perspektywy żydowskiej. Jakże błogosławieni są ci, którzy płaczą, bo zostaną pocieszeni. Zauważyliście, że trzeci werset 61 rozdziału proroctwa Izajasza mówi: abym sprawił radość płaczącym na Syjonie. Jezus mówi o sobie te same słowa, a prorok mówi: Duch Święty, który zstępuje, przynosi takie namaszczenie, takie działanie. Sprawia radość płaczącym na Syjonie i dał im ozdobę zamiast popiołu, olejek radości zamiast smutku, szatę chwały zamiast ducha przygnębienia i będą nazwani drzewami sprawiedliwości, szczepem Pana, aby był uwielbiony. Duch Święty mnie bardzo dotknął i wiem, że niektórzy z was znają to uczucie łez, smutku. O jakim smutku mówił Pan Jezus? Czy to był smutek egzystencjonalny? Nie. Ten smutek jest związany
ze stanem własnej duszy, ale też ze stanem ginącego świata. I kiedy czytamy płacz się z płaczącymi, musimy też zrozumieć, że Boże Słowo zachęca nas, abyśmy przyłączyli się do łez tych, którzy płaczą za ginącym światem lub ze względu na stan własnej duszy. Sytuacja, jaka dzisiaj jest na świecie, czy ona wywołuje w nas łzy, czy złość? W niektórych wywołuje agresję. W niektórych wywołuje wręcz nienawiść do innych. Za tym nie będzie błogosławieństwa. Kiedy patrzymy na nasze dzieci i one robią nieprawość, nurzają się w grzechu, co czujemy? One nie zgadzają się z naszymi decyzjami ani z naszym stylem życia. Wybierają swoje, a my jesteśmy z tym wkurzeni. Źli na cały świat. Kiedy myślimy o ludziach, którzy giną w tym świecie, bardzo często myślimy przez pryzmat swojego własnego komfortu. Zaangażujemy się od czasu do czasu w ewangelizację, rzucimy jakiś grosz, podamy bezdomnemu coś. Ale jednej rzeczy w tym bardzo często brak: łez. Brak łez. Czasem jesteśmy nawet źli na Pana Boga, że coś nie idzie po naszej myśli. Czasem zarzucamy Panu Bogu: to ja tyle lat modlę się, Panie, to ja tyle lat poświęcam się, chodzę do kościoła, a ciągle coś nie tak. Moje dzieci na przykład są gdzieś tam, albo dzieje mi się coś nie tak. Pan powiedział: ja przychodzę w mocy mojego ducha, aby sprawić pocieszenie tym, którzy płaczą. Aby dać pocieszenie tym, którzy wylewają dzisiaj łzy ze względu na to, co widzą dookoła. Nie trzymają swoich emocji, których jest agresja, złość, niezgoda, bunt. Ale przychodzę błogosławić tych, którzy płaczą. I oni będą widzieć zbawione dusze, rozwiązane problemy, wypuszczonych na wolność jeńców. Ja przychodzę moim duchem, aby błogosławić tym, których serca są skruszone, którzy potrafią płakać, kiedy widzą sąsiadów, którzy są w złym stanie. Powiem wam od siebie. Duch Święty mnie dotknął sytuacją mojego własnego domu, w którym mieszkam. Tam są 3 mieszkania. A na samym dole, w piwnicy, w tych ciemnościach tam, mieszkają ludzie, którzy spędzają mi często sen z powiek. Nadużywają alkoholu i zachowują się w sposób zagrażający po prostu bezpieczeństwu, tak najnormalniej w świecie. Jeśli ktoś pije, zasypia z papierosem i tak dalej, jeśli już była wzywana nieraz straż pożarna, bo coś się zaczęło palić, to ma się niepokój, pewien lęk. Ale Duch Święty mi powiedział coś, pokazał coś. Popatrz, ciebie ta sytuacja denerwuje. Ty potrafisz się pomodlić: Boże, usuń ich z tego domu. Ale czy wylałeś chociaż jedną łzę za tymi, którzy giną? A potem usłyszałem: powiedz moim dzieciom, że chcę im błogosławić, bo mają tak wiele modlitw, które gdzieś są zawieszone. Mają tak wiele spraw, o które się modlą i które są dla nich ważne. Ale powiedz moim dzieciom, że ja czekam na łzy, ponieważ ja przychodzę błogosławić tych, którzy płaczą.
Ja przychodzę błogosławić tych, których serca są złamane. Nic nie wskuracie waszym gniewem. Nic nie wskuracie waszym niepokojem. Nikt nie wskuracie waszymi niesnaskami i niezgadzaniem się. Ale kiedy staniecie we łzach, to ja przyjdę i uzdrowię. I oczyszczę. Bo obiecałem wam, mówiąc, błogosławieni, którzy płaczą. Ile razy wasze pytania zostały, moje pytania, nasze pytania zostały bez odpowiedzi? Panie, dlaczego? Dlaczego mój mąż, moja żona nie są wierzący? Dlaczego moje dzieci gdzieś odchodzą? Dlaczego tyle nieprawości wokoło? Dlaczego moi sąsiedzi rzucają na mnie kamieniami, bo jestem twoim dzieckiem? Jak wiele razy zadawaliśmy pytania, a często rozpłakaliśmy się, bo nam było niedobrze z tego powodu. I przynoszę wam dzisiaj namaszczenie łez. Przez łzy przyjdzie uzdrowienie. Przez łzy przyjdzie Boże działanie. Jesteśmy gotowi? Wiem, że niektórzy z was wylali może łez już. I chcę ci powiedzieć, siostro, bracie, to nie zostało bez Bożej uwagi. Ale dla całego Kościoła. Czy jesteśmy gotowi? Dla kontrastu. Błogosławienie skazania na równinie. Łukasz 6:28. Błogosławcie tych, którzy was przeklinają. Módlcie się za tych, którzy was źle traktują. Zamiast złości, zamiast odwetu, zamiast poczucia zranienia, łzy błogosławieństwa dla tych, którzy są daleko od Boga. Pragniemy ewangelizacji i efektów tego. Jedno wiem. Kościół nie ma takich pieniędzy, żeby zrobić dobrą ewangelizację, w którym ludzie będą naprawdę dotknięci przez Bożego Ducha i nigdy nie zejdą z tej drogi. Tego się nie da kupić. Nawet jeśli ma się miliony. Jeśli nawet ma się budżet milion na jedną godzinę ewangelizacji. Wtedy, kiedy Boży Duch dotknie, to musi mieć Kościół. Kościół musi mieć moc krzyża i Kościół musi mieć moc Bożego Ducha. I jeszcze więcej. Kościół musi pójść w ten świat z błogosławieństwem łez. Nie ma sensu iść na rynek i ewangelizować, jeśli nie wylaliśmy ani jednej łzy za ludzi, którzy giną w Cieszynie, w Ustroniu, w Wiśle, w Skoczowie, w Pradze, w Ostrawie, czy gdziekolwiek bądź na świecie. Zrobimy show, wydamy pieniądze, poczujemy się lepiej i będziemy przez miesiąc mówić, jak ach, ale to była ewangelizacja. Ale Duch Święty powie, ale... Nie będziecie widzieć owoców. Być może ktoś nawróci się i pójdzie gdzieś. Może nawet trafi jedna, dwie osoby do tej czy innej społeczności. Błogosławieni, którzy płaczą, którzy się smucą. Czy jesteś zasmucony tym światem? Czy może to uczucie, jakie czujesz, to jest coś innego? Zażenowanie, pewna złość, niezgoda. Co jest w twoim sercu? Czy jest smutek z tego powodu? Czy raczej wojowniczy nastrój? Dlatego mówię, przynoszę wam dziś namaszczenie łez. Kościół bez łez to kościół bez błogosławieństwa. Wiecie, kiedy mówiłem o błogosławieństwie dla tych, którzy są ubodzy w
duchu. Spotkałem się z hejtem na temat tego słowa. I dziękuję wam wszystkim hejterom. I to też hejdujcie. Sprzeciwiajcie się Bożemu Słowu, ile tylko chcecie, ale ono wykona swoją pracę. Powstańmy, kochani. Chcę was poprosić o coś, abyście teraz spojrzeli swoimi oczyma na to, co dla was ważne, na to, co jest blisko. Blisko was. I zobaczcie, co potrzebuje waszych łez. Może to jest sąsiad albo dziecko. A może ty widzisz swoją dzielnicę, która jest paskudna. Może wychodzisz z domu i widzisz knajpę za knajpą, jakiś klub czy cokolwiek. Może widzisz sąsiadów, którzy ani trochę nie myślą o Bogu. Jesteś postawiony w jakimś miejscu jako jeden, taki jedyny. Chcę cię o coś poprosić. Jeśli jesteś taki jeden, jedyny gdzieś w jakimś miejscu, stań się gwoździem do trumny diabelskich dzieł. Po prostu. Powiedz, Panie, użyj mnie teraz. Użyj moich łez, aby przyszło błogosławieństwo uzdrowienia. Abym mógł się cieszyć, mogła się cieszyć, że zobaczę Twoje dzieła. Halleluja, módlcie się, kochani. Módlmy się, kochani. Przynośmy te rzeczy, które są tak wymagające łez. A może jesteś tak twardym człowiekiem, doświadczonym przez życie, że Twoje łzy już wyschły. To chcę Cię prosić dzisiaj, mów, Boże, daj mi łaskę, bym mógł płakać. Daj mi łaskę, by moje oczy stały się oczami pełnymi łez. Tymi łzami nie emocji jakichś, poruszenia chwilowego, ale prawdziwego Twojego smutku, które przynosi błogosławieństwo. Ojcze, uzdrów nas, bo nasze oczy są suche. Ojcze, uzdrów nas, bo często smutek jest egoistyczny. Ojcze, uzdrów nas, abyśmy mogli być tymi, którzy niosą błogosławieństwo. Abyśmy mogli powiedzieć, oto Duch Pański nad nami i przyszliśmy ogłosić wyzwolenie i przyszliśmy ogłosić ratunek i przyszliśmy ogłosić uzdrowienie i przyszliśmy ogłosić, Panie, radość dla tych, którzy płaczą. Halleluja! Halleluja! Panie, tak to jest trudne! Bo często nie widzimy dalej niż koniec naszego nosa. Ojcze, chcemy sięgnąć po to błogosławieństwo potrafiących wylewać łzy, potrafiących się smucić. Bo wiemy, co jest napisane, jaki jest tego efekt. Efekt tego jest radość. Efekt tego jest to, że zobaczymy Twoją moc, Twoją potęgę i Twoje błogosławieństwo. I będziemy się weselić. Hallelujah. 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 Aleluja. Aleluja. Sira maska do trekebe. Sita do resames. Aleluja. Aleluja. Ojcze, zamień nasze uczucia niezgody na łzy. Zamień nasze uczucia zbuntowania przeciwko czemuś na prawdziwe łzy. Ojcze, miotamy się w niemocy. Miotamy się w braku możliwości. Ale brak nam łez.
Łzy przynoszą uzdrowienie, kochani. Oczyszczenie. Halleluja. Wiecie, kiedy zaczyna brakować w oczach łez, to oko zaczyna chorować. I efekt jest taki, że ono przestaje widzieć. I to jest kolejna rzecz, kiedy zaczynamy płakać, to Bóg otwiera nasze oczy i zaczynamy widzieć. I zaczynamy widzieć Jego perspektywą. Ktoś tak wołał tutaj: Panie, chcemy widzieć z Twojej perspektywy. Halleluja. Panie mój. Halleluja. Panie, proszę Cię o Kościół w Polsce, Kościół w Czechach. Panie, modlę się o te dwa kraje, bo tak najbliżej nam tutaj. Modlę się, Ojcze, o Twoje namaszczenie, abyśmy umieli zapłakać nad ginącym światem, abyśmy umieli zapłakać ze względu na nasze błędy, abyśmy umieli zapłakać ze względu na nasze pomyłki, żebyśmy umieli zapłakać ze względu na stan naszej duszy, a tym samym umieli przyjąć błogosławieństwo, mogli je przyjąć. Halleluja. Tobie chwała, Tobie hołd. Cześć, uwielbienie. Panie, wywyższam Ciebie. Halleluja. 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 Wiecie, to jest jeszcze tak. My czasem długo się z czymś zmagamy. Czasem długo. I potem już brakuje łez. Potem już nie mamy siły. Potem zostajemy na etapie zmagania i pojawia się smutek ze względu na to, że coś nie jest po naszej myśli. I to też nie jest dobry smutek. Ojcze, modlę się o smutek zgodny z Twoją wolą. Modlę się o łzy zgodne z Twoją wolą. Halleluja. Panie, chcemy nauczyć się w tym roku tak głęboko zerkać w Twoje Słowo, zaglądać, żeby zobaczyć Jego sens. Halleluja. Wiecie, kochani, czasem głoszący, czy ci, którzy się dzielą czymś, my przekazujemy jakąś informację. I Bóg dzisiaj mi coś pokazał. Czasem patrzymy na tekst Bożego Słowa i on jest takimś tekstem. To są litery, one mają kształt, wielkość, swoją wymowę, kolor. One zawierają pewną treść. I chcę Wam opowiedzieć o moim dzisiejszym doświadczeniu. W pewnym momencie, spoglądając na ten werset, błogosławieni ci, którzy płaczą, ponieważ oni będą pocieszeni. Na początku widziałem tak jak zawsze. Widzę tekst, widzę litery, wielkość, tło, kolor. Znam wagę tego, nawet teologiczną. Widzę w tym doktrynalną wartość. To jest wszystko dla mnie jasne. Ale nadal to jest tekst. I w pewnym momencie Duch Święty mi coś pokazał. Teraz zmieniam to i to staje się wodą. Wodą. I zrozumiałem. I możesz wejść to, wpłynąć głębiej. Po prostu zanurzyć się w tym słowie. Proste zdanie. Możesz zacząć płynąć w głębi tego słowa. Ono już nie jest tylko zapisem. Nie jest, nie możesz go określić, jego wielkość. Ono już przestaje być dwuwymiarowe. Ale pojawia się kolejny wymiar. I w tym momencie widzisz głębokość. Widzisz szerokość. Widzisz zasięg. I wtedy zaczyna ożywać dla ciebie słowo, że ze wszystkimi świętymi zobaczysz i będziesz poznawać głębokość, wysokość, szerokość Bożej głębi. I to nie jest prosty przekaz.
bo my nie umiemy przekazać takiej głębi. Ale to Duch Święty wprowadza w tę głębię. I czasem słyszycie coś, co ktoś głosi i jest to tylko jakimś zdaniem, jakąś frazą wartościową, ładnie powiedzianą lub mniej ładnie. Ona dotyka w twojego serca w taki czy w inny sposób. Ale jest jeszcze trzeci wymiar, który daje Duch Święty. I wtedy to słowo może stać się wodą, głębią, którym możesz się zanurzyć i coraz więcej, więcej z niego czerpać. I do tego was dzisiaj zachęcam też, kochani. To jest rok słowa. Rok słowa, ale wiecie, Pan nie chce, żebyśmy patrzyli na słowo jak na ładną pocztówkę z ładnych stron. Wiecie, w biurze mam taki obrazek, taki plakat z jakiegoś kalendarza. I to piękny, dwuwymiarowy obraz. Ta góra nazywa się Marmolada. Jest w północnych Włoszech. I to jest takie piękne. Dla mnie to było takie cudowne. Ale przeżyłem to piękno i tą cudowność dopiero wtedy, kiedy spełniłem swoje marzenie i pojechałem pod tą górę. I zobaczyłem Marmoladę i tę przestrzeń we własne oczy i wylazłem 3700 metrów w górę. I Bóg mówi, ja nie chcę, żebyście patrzyli na moje słowo tak jak na obrazek, na jakąś treść, która jest, dotyka, porusza, owszem, ale chcę, żebyście weszli w moje słowo tak jak w wodę, w trójwymiar, w głębie. Błogosławieni, którzy potrafią zapłakać. Błogosławieni, którzy nie są oburzeni na to, co dzieje się na świecie, ale w ich sercu jest smutek i prawdziwe łzy. Ponieważ oni zobaczą uzdrowienie, oni zobaczą rozwiązanie. Błogosławieni, którzy potrafią zapłakać nad swoim własnym stanem, kiedy zobaczą, że daleko im do świętości, jaką Bóg oczekuje. Ponieważ oni będą pocieszeni. Ja mówię, Panie, jak to jest, się może stać? A Duch Święty mówi, bo to jest moje dzieło. Bo ty nie jesteś w stanie być święty sam ze swoich sił. Ty możesz być dobrym człowiekiem i dobrze widzianym. I biada wam, jeśli wam będą o was dobrze mówić. I zrozumiałem to słowo. Biada wam, jeśli będą o was dobrze mówić. Błogosławieni będziecie, jeśli ze względu na moje imię będą was poniewierać. Panie, muszę zapłakać nad sobą. Bo tak bardzo mi zależy, żeby o mnie dobrze mówili. Aleluja. Przyjdź do Niego tak, jak On chce, byś do Niego przyszedł. Jako ten, którego On ukochał. Nie bój się zapłakać nad swoją duszą. Nie bój się zapłakać. Ale możesz przyjść do tego, który tak bardzo Cię ukochał. I On mówi, ja wypełnię Cię olejkiem radości. Ja wypełnię Cię olejkiem radości. Mój Duch stąpi na Ciebie. I to Ty będziesz ogłaszać wielkie Boże dzieła. Niesamowite. Zobaczcie na głębię tego. On jest pierworodnym ze wszystkich Bożych dzieci. Ze zmartwychwstałych. On rozpoczął tą podróż. Tą niesamowitą podróż namaszczenia. Tą niesamowitą podróż działania Bożego Ducha. On mówi, Duch Pański nade mną, abym przyszedł i zaczął ogłaszać Jego dzieła. Halleluja! Halleluja! Witajcie w nowym roku, kochani. Witajcie w roku głębi Bożego Słowa. Witajcie w roku, w którym Duch Święty będzie was wprowadzał na szerokie wody. Halleluja.
i będziemy rozumieć głębiej i więcej i będziemy doświadczać Bożej obecności i On będzie stępował na was i będzie dotykał waszego życia i On będzie poruszał wasze serca, a wasze łzy będą niosły uzdrowienie. One będą jak ta woda, która płynie z góry, która pęknie na pół i ona będzie uzdrawiać suchą ziemię i ona będzie uzdrawiać to, co gorzkie, bo twoje łzy, one będą na początku gorzkie, a potem będzie szło uzdrowienie w imieniu Jezusa. To namaszczenie przynoszę dzisiaj do was, namaszczenie łez, abyście zobaczyli głębie. Bóg mówi, chcę uzdrowić, chcę was użyć, chcę włożyć w wasze serca i w wasze usta moje słowo, potęgę mojego słowa. Nie chcę, byście mówili rzeczy, które są tylko zdaniami, tylko frazesami, tylko jakąś informacją, ale chcę, byście wylewali wodę żywą, byście wylewali rzeki wody żywej. Halleluja! Będziecie namaszczeni i pełni, będziecie wypełnieni moją wodą i będziecie nieśli to dalej. To będzie coś, co będzie uzdrawiać. Ja będę z wami. Halleluja! O Panie! Halleluja! Halleluja! Dziś możesz przyjmować. Dzisiaj powiedz, Panie, może nie jestem gotowy, by tak żyć. Może nie jestem gotowy, by to rozumieć. Ale ja dzisiaj chcę przyjąć. Chcę przyjmować Twoje namaszczenie, Panie. Halleluja! Halleluja! Czy macie to pragnienie? Masz to pragnienie? Halleluja! 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 Ja czuję w swoim sercu pewne upoważnienie. Aby wam powiedzieć, byście wzięli dziś lub jutro, kiedy znajdziecie taki czas oddzielenia. Wiecie, jedna siostra wczoraj mi powiedziała tutaj, Duch Święty do mnie przemówił i powiedział, znajdź 10-15 minut każdego dnia oddzielenia, a ja będę zmieniać twoje życie. Bo dla mnie to było niesamowite. I mam takie, czuję w swoim sercu upoważnienie, aby wam powiedzieć, znajdźcie taki moment i otwórzcie Boże Słowo i powiedzcie, Panie, jestem gotowy zobaczyć więcej niż tekst, więcej niż litery, więcej niż kolor, więcej niż tło, więcej niż tylko informacje. I otwórz swoje serce i wtedy już nie kombinuj. A Duch Święty weźmie i zanurzy ciebie. I kiedy raz zobaczysz, czym jest zanurzenie, to już nigdy więcej nie będziesz chciał wypłynąć. Po prostu. Halleluja. Halleluja. To jest coś niesamowitego, kochani. Bóg zaczyna ten rok z nami w piękny sposób. Halleluja. Halleluja. O, halleluja, Jezus. Duchu Święty, dziękuję Ci. Dziękuję Ci za poruszenie tutaj dzisiaj. Dziękuję Ci, Duchu Święty. Dziękuję Ci, Duchu Święty, za moc, za głębię, jaką teraz przynosisz. Dziękuję Ci, Duchu Święty, za coś szczególnego, co dajesz. Panie, modlę się też o tych, którzy są może online z nami dzisiaj w imieniu Jezusa. Ojcze, namaść, dotykaj ich. Halleluja. 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 To będzie hymn tego tygodnia. Lepszy jeden dzień w przedsionkach twych. Jeden dzień w ciąkach twych, lepszy jeden dzień w domu twym, niż gdzie indziej, Panie mój, tysiąc dni. Lepszy jeden w twoim być, niż gdzie indziej spędzać czas. Tobie radość, pokój i zbawienie jest. Lepszy jeden dzień. Lepszy jeden dzień w przedsionkach twych, lepszy jeden dzień w domu twym, niż gdzie indziej, Panie mój, tysiąc dni. Lepiej w domu twoim być, niż gdzie indziej spędzać czas.
Tobie radość, pokój i zbawienie jest. Jesteś mą nadzieją, jesteś mym schronieniem, moją twierdzą, nie boję się. Wywyższam, chwalę, ja kocham Cię. Jesteś mą nadzieją, jesteś mym schronieniem, moją twierdzą, nie kryję się. Wywyższam, chwalę, ja kocham Cię. My będziemy się jeszcze chwilkę modlić, za chwilę znowu zaśpiewamy. Ja proszę braci, abyście przygotowali wieczerze. Każdego dnia wieczorem będziemy przystępować do stołu Pańskiego. Bądźcie gotowi w swoich sercach, bądźcie gotowi w swoich umysłach, aby Duch Święty mógł działać, aby Boży Duch mógł was wypełniać, aby łaska i pokój wstępowały na każdego z was, abyśmy mogli wejść w ten rok w szczególny sposób. Halleluja, Jezus. Tak, Panie, lepszy jest jeden dzień w Twoich przedsionkach niż gdziekolwiek indziej 1000 dni. Dlatego, Panie, też modlę się o to miejsce, aby ten dom stał się domem modlitwy, aby był Twoją własnością, Panie, z której my jako Kościół będziemy mogli korzystać. Dziękuję Ci, Panie, że możemy się modlić o to, że możemy wierzyć i możemy widzieć Twoje błogosławieństwo i Twoje prowadzenie. Ojcze, niech zbór ma wyłączność. Halleluja. 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 Panie, wywyższamy Ciebie. Halleluja. Żyją. Jesteś mym schronieniem, moją twierdzą, niech chronię się. Wywyższam, chwalę, ja kocham Cię. Jesteś mą nadzieją, jesteś mym schronieniem, moją twierdzą, niech chronię się. Wywyższam, chwalę, ja kocham Cię. My będziemy już zaraz kończyć transmisję. Ojcze, modlę się o tych, którzy są online, którzy będą odtwarzać ten czas dzisiejszy. Proszę, abyś wprowadził i przeprowadził ich przez cały ten rok w Twojej mocy, w Twojej potędze, w Twojej bliskości, w głębi. Ojcze, oddaję Ci Twoje dzieci. I oddaję Ci te osoby, które są zainteresowane może. Może po prostu przez przypadek coś ich zainteresowało i wysłuchali. Ojcze, proszę, abyś poukładał te słowa, które dzisiaj starałem się przekazać w sercach każdego z nas. Wiem, że to namaszczenie łez, ono niesie za sobą owoce. I niech one są udziałem każdego. Niech przyjdzie Twoja radość, Twoje pocieszenie w imieniu Jezusa Chrystusa. Bądźcie błogosławieni, bo błogosławieństwo płynie z nieba i Ojciec posyła je do swoich dzieci. Amen.